Tuż po meczu kobiet najlepsi tenisiści zaprezentowali swoje umiejętności w plenerze. Przy stole spotkali się Jan Nowak z Międzyrzecza, mistrz Polski weteranów, Zbigniew Cybulski, prezes i założyciel klubu Olimpijczyk z Łagowa oraz Henryk Zduński, wielokrotny zwycięzca w różnych turniejach tenisowych. Tenisiści rozegrali mini turniej, każdy z każdym. Nocne turnieje w Zbąszynku to już powoli tradycja. Tym razem okazją do spotkania była majowa inwazja sportu. Wśród 8 zespołów najlepiej poradzili sobie zawodnice Syreny Zbąszynek, którzy w finale pokonali drużynę niewidomych z Korzęcin 3-0. Trzecie miejsce wywalczył zespół UKS Junior Zbąszynek, który w rzutach karnych wygrał z ekipą Axion 2-0. Najlepsze zespoły otrzymały puchary ufundowane przez firmę Comsoft ze Zbąszynka. Ela Wojciechowska i Marek Szuster kończyli swoje 12-godzinne marsze. Rekordy zostały pobite. O 20.30 na metę dotarła Ela Wojciechowska, która podczas 12 godzin marszu techniką Nordic Walking przeszła 83 km i 13 metrów, poprawiając dotychczasowy rekord Anety Awtoniuk aż o 13 km i 639 metrów. Pół godziny później padł kolejny rekord świata. Tym razem Marek Szuster w ciągu 12-godzinnego marszu techniką Power Nordic Walking przeszedł 90 km i 813 metrów, poprawiając poprzedni rekord Andrzeja Olecha i Bogusława Trzasko o 9 km i 113 metrów. Podziękować publiczności za ten gorący doping. Oczywiście organizatorom za tą wspaniałą imprezę. No dziękuję, bo bez nich tych rekordów się by nie było. Dziękuję ślicznie. Ale kawa mi pomogła, z strażacymi kawy przygotowali taką, że zapraszam do Zbąszynka na kawę. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim. Obaj rekordziści otrzymali gratulacje od rzeszy fanów przybyłych tego wieczoru na stadion. Po krótkiej przerwie odbyła się konferencja prasowa, na której oficjalnie potwierdzono pobicie dwóch rekordów świata. Zawodnicy pokonali dystans. Elżbieta Wojciechowska, 83 km, 13 metrów. Marek Szuster. Marek Szuster, 90 km, 813 metrów. W czasie bicia tego rekordu odżywialiśmy się babką z bananów, płatki owsiane, rodzynki, czyli po prostu tak, żeby szybko ten pokarm podnosił cukier we krwi. Tutaj na starcie po prostu ta atmosfera, która to była, to pracy te 12 godzin, to było coś niesamowitego. Jak już lodówki otwieram u siebie w domu i szukam słodyczy, to żona mówi iść na trening, nie? Ja myślę też o sobie dosyć dużo, jeżeli jakieś problemy wychodzą, prawda? Zastanawiałem, co mam zrobić z tą wodą w żołądku, nie? Czy palce sadzić, czy jak by to wyszło. To był przez parę, powiedzmy 2-3 godziny, to myślałem tylko o tym. Później obserwowałem dzieci, jak chodzą z tymi kijkami. I obserwowałem sędziów, co jak na mnie patrzą krzywo czy prosto. 3 maja był dniem biegów ulicznych we wszystkich kategoriach wiekowych. W zawodach wzięły udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dorośli. O godzinie 15 w biegu konstytucji wzięło udział 35 zawodników. Jako pierwszy do mety przybiegł Muślewski Paweł z Poznania,
który wyprzedził Markowskiego Pawła z Wrocławia oraz Sobczyka Tomasza z Wrocławia. Majowa inwazja sportu to już historia. Mamy nadzieję, że tak duże wydarzenie w naszej gminie zapewniło Państwu rozrywkę oraz dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Przygotowaliśmy dla Państwa w specjalnym wydaniu wiadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.